Moja kariera w ekonomii społecznej. Co to jest, po co to jest i jak się do tego zabrać? Ekonomia społeczna to bardzo ważny obszar w naszej gospodarce. Ale tak właściwie to dla kogo to jest? Kto może pracować w podmiotach ekonomii społecznej? Przede wszystkim, podmioty ekonomii społecznej tworzą miejsca pracy dla osób z różnymi trudnościami, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy. W szczególności dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i narażonych na wykluczenie społeczne. Jeżeli nie należysz do żadnej z tych grup, to wcale nie oznacza, że ekonomia społeczna nie jest miejscem dla Ciebie. Ponieważ aby sprawnie działać i realizować swoje cele gospodarcze i społeczne, przedsiębiorstwo społeczne, jak każde inne przedsiębiorstwo, potrzebuje ludzi aktywnych, pełnych pasji, doświadczenia i zaangażowania. Podmioty ekonomii społecznej potrzebują instruktorów zawodu, mentorów, kadry zarządzającej, zespołu biurowego i specjalistów z różnych dziedzin. Praca w takich miejscach wiąże się z pełną akceptacją misyjności w realizacji celów społecznych i jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy oczekują od pracy czegoś więcej. To doskonałe miejsce dla osób, które chcą czerpać z pracy nie tylko korzyści finansowe, ale również mieć poczucie, że robią coś dobrego. Zobacz, jak pracują podmioty ekonomii społecznej i znajdź miejsce na rozwój swojej kariery.